Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu Klubu Austriackiej Ekonomii w Katowicach. Naszym dzisiejszym prelegentem jest Norbert Slezok, doktorant nauk o polityce, który opowie nam o koncepcji secesjonizmu oraz jej przedstawieniu w kontekście filozofii libertariańskiej. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy na gruncie tej koncepcji można doprowadzić do pewnej decentralizacji i obalenia etatyzmu. Jednocześnie chciałbym Państwa zaprosić na after po wykładzie, który odbędzie się w klubie Katofonia. I co ważne, zapraszam również za 2 tygodnie na referat Wojtka Szaleńca, który będzie stanowić krytykę filozofii obiektywizmu Ayn Rand. Więc oddaję głos. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również Państwu Wam za przybycie. Witam Państwa przed telewizorami. Temat, tak jak już Krzysiek to zasygnalizował i tak jak Państwo widzą, to brzmi secesjonizm, czyli libertariańska taktyka i strategia na rzecz wolności. Dlaczego taki temat? Temat z jednej strony, przynajmniej osobom ze środowiska libertariańskiego, jest dość dobrze znany. Istnieje kilka takich alternatywnych, konkurencyjnych koncepcji, które zostały wymyślone po to, żeby filozofię polityczną libertarianizmu przekuć na polityczną praktykę. Tak, żeby nie wyglądało to tylko w ten sposób, że libertarianie dysponują pewnym atrakcyjnym ideałem moralnym, to znaczy wizją porządku społecznego opartego na pełnym poszanowaniu zasady nieagresji, czyli inaczej mówiąc, pełnym poszanowaniu prawa własności, rozumianego dwojako, z jednej strony jako prawo własności do własnej osoby, czy też ściślej rzecz biorąc, do własnego ciała oraz prawo własności odnoszące się do sprawiedliwie czy też prawomocnie zawłaszczonych przedmiotów zewnętrznych, ale też, żeby oprócz tego, że w oparciu o taki ideał można było sobie posiedzieć, napić się piwa i pokrytykować to, co jest, żeby można było również libertariańskie ideały wcielić w życie. Jest to zresztą problem kluczowy dla libertarianizmu. Współcześnie mamy do czynienia w teorii polityki, w filozofii politycznej z czymś, co można określić jako odwrót od takiego klasycznego podejścia do filozofii politycznej, z jakim mieliśmy do czynienia od czasów Platona i Arystotelesa. Nie wdając się w dalsze szczegóły, podejście to polegało na tym, że filozof, który przedsiębrał refleksję nad sprawami społecznymi, był zobowiązany do przedstawienia ideału optymalnego porządku społecznego w świetle pewnej etyki, a idąc głębiej, również w świetle pewnych podstawowych założeń metafizycznych czy też epistemologicznych. Obecnie przyjmuje się, że od teorii politycznej należy wymagać czegoś więcej. Mówiąc językiem Jurgena Habermasa, myśl polityczna, każda, również o charakterze filozoficznym, musi odpowiedzieć nie tylko na pytanie, jak jest i nie tylko na pytanie, jak powinno być, ale musi również odpowiedzieć na pytanie trzecie, mianowicie jak zrobić tak, żeby przejść od tego, co jest, do tego, jak powinno być, czyli właśnie mówiąc językiem Habermasa, musi potrafić wypełnić lukę pomiędzy obowiązywaniem a faktycznością, pomiędzy tym, co obowiązuje jako moralno-polityczny ideał, a tym, co faktycznie istnieje. Jedną z licznych koncepcji przedstawianych przez libertarian odnośnie do tego, jak wprowadzić ich ideał w życie, ich ideał, czyli anarchokapitalizm, ustrój, w którym prywatyzacji podlegają wszystkie niezbędne społecznie usługi dotychczas dostarczane przez państwo, w myśl zasady nieagresji, w myśl poszanowania absolutnego prawa własności. Tych koncepcji jest sporo, niemniej wydaje mi się, że secesjonizm należy do najpopularniejszych, również dlatego, że głosili go dwaj najwybitniejsi przedstawiciele libertarianizmu, czyli Murray Rothbard, twórca tej filozofii, jak i jego najwybitniejszy kontynuator Hans Hermann Hoppe, który te koncepcje libertariańskiego secesjonizmu twórczo rozwinął. A kolejny powód jest też taki, że podobnie jak w pierwszej połowie lat 90., kiedy na fali dziejących się wtedy procesów dekompozycji państw europejskich, Związku Radzieckiego, oczywiście częściowo europejskiego,
Czechosłowacji czy Jugosławii Rothbard z Hoppem ukuli tę swoją koncepcję. Również dzisiaj mamy do czynienia z bardzo silnymi i bardzo rozpoznawalnymi ruchami secesjonistycznymi. Wszyscy nie tak dawno śledziliśmy sytuację w Katalonii i ogromna większość, albo nawet prawie wszyscy libertarianie katalończykom kibicowali, kierując się właśnie założeniami secesjonizmu jako w jednej z libertariańskich taktyk i strategii na rzecz wolności. Tę prezentację dzisiejszą podzieliłem na kilka punktów. Ze względów, o których powiem jeszcze troszeczkę później, omówimy sobie osobno koncepcję Mareya Rothbarda, która jest inna, niżeli najbardziej rozpoznawalna koncepcja Hoppego. Następnie omówimy sobie dwie koncepcje Hansa Hermana Hoppego. Będę się starał pokazać, że Hoppe w gruncie rzeczy prezentuje nie jedno, a również dwa podejścia do problematyki secesji. Pierwsze podejście to jest to ujmowane hasłowo pod nazwą Europy Tysiąca Liechtensteinów i które, jak myślę, wszyscy znają najlepiej. Drugi wątek, druga koncepcja secesji, to jak nieco żartobliwie nazwałem za Andrzejem Walickim i jego książką o marksizmie, bezpośredni skok do Królestwa Wolności, czyli bezpośrednie utworzenie wolnego, bezpaństwowego, anarchokapitalistycznego terytorium w drodze pokojowej secesji od istniejącego państwa. I na koniec będę się chciał odnieść do tych wszystkich trzech w sumie, jak mówię, libertariańskich secesjonizmów. Będę chciał podzielić się z Państwem kilkoma moimi uwagami odnośnie do tego, czy ta koncepcja, ta teoria rzeczywiście może spełnić pokładane w niej nadzieje. To znaczy, czy tak jak sygnalizowałem to na Facebooku, pomoże nam rozwalić Polskę i zbudować raj na ziemi. Dobrze, przejdźmy więc do Mareya Rothbarda. Jego koncepcja, którą za kolegą Przemkiem Hankusem z Uniwersytetu Wrocławskiego nazywam koncepcją enklawizacji, zaraz będę mówił dlaczego, powstała, jak już wspominałem, w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Rothbard pisze wówczas dwa bardzo głośne artykuły, The Nationalities Question i Nations by Consent, czyli kwestia nacjonalizmów i narody poprzez zgodę, czy narody oparte na zgodę, które można uznać za punkt zwrotny w historii libertariańskiej refleksji nad narodami i nacjonalizmem. Dlaczego? Otóż do momentu, kiedy Rothbard zajął się tą kwestią, było to zagadnienie w ramach teorii libertariańskiej zupełnie poboczne, zupełnie marginalne. Powody zresztą były dosyć oczywiste. Rothbard również w swoich artykułach je diagnozuje. Polegają one, czy polegały na tym, że jak wiadomo, dla libertarian, podobnie jak dla klasycznych liberałów i w ogóle dla liberałów, punktem wyjścia w refleksji nad ładem społecznym nie jest naród, który jest pewnym kolektywem, tylko jednostka. W związku z tym, ponieważ libertarianizm z istoty swojej jest filozofią polityczną dotyczącą praw jednostki, kwestia narodowa sytuowała się gdzieś na marginesie libertariańskiego namysłu nad rzeczywistością. Niemniej Rothbard, zainspirowany tym, co w latach 90. dzieje się w różnych częściach świata, w tym Europy, rozpadem Związku Radzieckiego, rozpadem Czechosłowacji, rozpadem w Jugosławii, problemem Cypru, problemem górskiego w Karabachu, konfliktem o Irlandię Północną, stwierdza, że libertarianie, jeśli chcą być traktowani poważnie i chcą być w stanie wypowiadać się na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, muszą również przekuć swoją indywidualistyczną teorię etyczną i polityczną na problematykę narodów. Warto zresztą podkreślić, że zainteresowanie się Rothbarda tą kwestią, wbrew pewnym oskarżeniom o tak zwany atomizm społeczny, które padają pod adresem libertarian, można uznać za w pełni zrozumiałe na gruncie jego światopoglądu. Rothbard już w Etyce Wolności w 1982 roku prezentował
arystotelesowski z ducha pogląd na tak zwany spór o uniwersalia, czyli filozoficzny spór o to, jaki status bytowy przysługuje pojęciom ogólnym. Czy pojęcia ogólne, gatunkowe istnieją realnie, czy też są, mówiąc w uproszczeniu, tylko nazwami albo tylko tworami naszego umysłu. Czy kiedy mówię człowiek przez duże C, mając na myśli jego pojęcie gatunkowe, to mam na myśli jakiś byt realny, czy może tak naprawdę istnieją tylko jednostki ludzkie, a gatunek ludzki jest pewną fikcją, nieświadomie wytworzoną przez mój umysł. Tak w pewnym uproszczeniu można by ten problem scharakteryzować. Pogląd Arystotelesa w tej sprawie, jest, do którego nawiązuje Robert, jest określany mianem realizmu umiarkowanego, umiarkowanego realizmu pojęciowego. Arystoteles zakłada, że samodzielnie istnieją wyłącznie byty indywidualne, byty gatunkowe, człowiek przez duże C, pies przez duże C, przyroda przez duże P, nie istnieją, tak jak chciał tego na przykład Platon w swojej teorii idei, poza indywiduami, istnieją w nich, niemniej są realnymi, wspólnymi cechami bytów indywidualnych i jako takie istnieją realnie. Istnieją realnie, ale nie samodzielnie, ponieważ gdyby zniknęły wszystkie indywidua, wszystkie egzemplarze danego gatunku, to nie byłoby już gatunku. Ten pogląd arystotelesowski jest, jak zresztą wiele innych wątków u Arystotelesa, zbieżny z takim zdroworozsądkowym poglądem na świat. W przeciwieństwie na przykład do platonizmu, który zakłada, że nawet gdyby cielesny, postrzegalny zmysłowo świat zniknął, to idealne gatunki istniałyby nadal, ponieważ istnieją idealnie jako czyste istoty poza czasem i przestrzenią. I ten pogląd arystotelesowski z jednej strony wspiera, można powiedzieć, indywidualizm, ponieważ przypisuje ontologiczne, to znaczy bytowe pierwszeństwo jednostce przed ogółem, ale jednocześnie pozwala podkreślić wspólnotowy charakter istnienia człowieka, ponieważ dostrzega się zarazem realność określeń ogólnych. Na przykład można na gruncie realizmu pojęciowego bronić realności kategorii narodu. Nie trzeba, bo oczywiście zależy to też od innych rozstrzygnięć z zakresów historii, socjologii, narodu i nacjonalizmu, ale jak najbardziej można. I w oparciu o takie założenia Rothbard stwierdza tak. Współcześni libertarianie często zakładają błędnie, że jednostki powiązane są ze sobą wyłącznie łańcuchem wymiany rynkowej. Zapominają, że każdy z konieczności rodzi się w rodzinie, w otoczeniu języka i kultury. Każdy rodzi się w obrębie wspólnoty, bądź wielu zachodzących na siebie wspólnot, do których należy zwykle grupa etniczna wraz ze swoimi specyficznymi wartościami, kulturą, wierzeniami religijnymi i tradycjami. I wszystko to, można dodać do wypowiedzi Rothbarda, jest integralną częścią naszej tożsamości. Integralną częścią nas samych. A przecież nie w tę stronę. Dlatego też oczywiście libertarianizm jest filozofią indywidualistyczną. Oczywiście też w anarchokapitalizmie nie będzie żadnych granic narodowych, będą tylko granice własności prywatnej. Kompatybilne z granicami narodowymi bądź nie, to już będzie zależało od ludzi, jak ukształtują sytuację własnościową, jeśli chodzi o ziemię, czy ona będzie odpowiadała granicom poszczególnych narodów, czy nie będzie im odpowiadała, czy one będą żyły w jakichś zwartych skupiskach, czy może się rozproszą, zanikną w jakimś kosmopolitycznym porządku, w jakimś kosmopolitycznym tyglu. Natomiast na razie, mówi Rothbard, żyjemy w świecie, w którym narody istnieją, duże i małe, kształtują tożsamość jednostek i dlatego również z punktu widzenia wolności jednostki nie jest pytaniem obojętnym to, czy w danym państwie, w danym regionie, w danej gminie będzie się mówiło w urzędach takim czy takim językiem, będzie się nauczało w szkołach w takim czy innym języku, będzie się nauczało na lekcjach historii wątków z dziejów tego narodu czy też innego, etc., etc. Wszystkie te rzeczy mają bardzo istotne znaczenie. Ja bym się tutaj zresztą odwołał do bardzo dobrego artykułu innego naszego kolegi, czyli Karola Zdybla, pod tytułem Ekonomia polityczna nacjonalizmu. Tam znajdujemy bardzo trafne rozwinięcie tej argumentacji Rothbarda.
Zwróćmy uwagę, że o ile w ogóle z libertariańskiego punktu widzenia jakakolwiek redystrybucja dóbr prowadzona przez państwo, czyli w ogóle istnienie państwa, bo państwo z zasady jest redystrybucyjne, nie ma nieredystrybucyjnego państwa. Każde państwo opiera się na przymusowych transferach dochodów od jednych do drugich. I o ile wszystko to jest z libertariańskiego punktu widzenia niedopuszczalne, to dopóki istnieją narody i dopóki istnieje państwo narodowe, można wskazywać na tych, którzy są bardziej poszkodowani przez wymierzoną w prawa własności politykę państwa i takich, którzy są mniej poszkodowani. Każde państwo narodowe z istoty prowadzi jakąś politykę historyczną. Propaguje określoną wizję historii, wykłada ją w szkołach. Każde państwo prowadzi jakąś politykę symboliczną, buduje pomniki, nazywa ulice zgodnie z pewnym schematem swojej samowiedzy oraz w ogóle interpretacji dziejów i stosunków pomiędzy narodami. W związku z tym można zakładać, że w każdym państwie narodowym grupą uprzywilejowaną, jeśli chodzi o kierunki przepływu wywłaszczanych zasobów, są ludzie należący do większości narodowej. Dlatego, że przynajmniej część z nich, jak można przypuszczać, ponieważ utożsamia się z narodem dominującym w tym państwie narodowym, nawet gdyby nastał anarchokapitalizm, i tak ci ludzie byliby skłonni dobrowolnie zapłacić za propagowanie, nauczanie historii swojego narodu. Co innego, mniejszości. One również płacą podatki, również należą do płatników całego etatystycznego procederu redystrybucji, a przynajmniej w tym aspekcie korzystają mniej. Ba, mało tego, że dopłacają do obcych sobie polityk zmierzających do realizacji interesu nie swojej grupy narodowościowej, to jeszcze istnienie państwa narodowego i wszystkich tych konstytutywnych dla niego polityk umacniających tożsamość narodową wiąże się z dodatkowymi kosztami. Te dodatkowe koszty wynikają stąd, że kiedy powiedzmy przedstawiciele jakiejś mniejszości narodowej w danym państwie chcą przekazać swoją tożsamość narodową dzieciom, to mało tego, że muszą zrobić wszystko to, co normalnie musieliby zrobić, żeby przekazać im tę tożsamość narodową, to jeszcze muszą włożyć czas i inne środki w to, żeby odwrócić skutki propagandy narodowej, której ich dzieci podlegały choćby w szkole, podlegającej dyktatowi narodowej większości. W związku z tym, jak mówi Rothbard, kwestia narodowa, również z libertariańskiego, indywidualistycznego punktu widzenia, jest jak najbardziej istotna i jak najbardziej da się ją interpretować przez pryzmat praw jednostki. Kolejny powód, dla którego Rothbard się tą kwestią zajął, o którym nie będę mówił za długo, jest taki, że w latach 90., w pierwszej połowie lat 90., Rothbard dokonywał jednego ze zwrotów politycznych w swojej niezbyt udanej karierze politycznej, w każdym razie dużo mniej udanej niż stricte intelektualna kariera Rothbarda. Mianowicie nawiązywał wtedy sojusz z grupą paleokonserwatystów, radykalnych konserwatystów z Partii Republikańskiej, skupionych wokół osoby Patricka J. Buchanana. Siłą rzeczy w większym stopniu kierował swoją uwagę na problemy bliskie konserwatystów, takie właśnie jak problematyka narodowa. I wreszcie kolejny powód, dla którego Rothbard tą kwestią narodową postanowił się zająć, to oczywiście sprawy ekonomiczne. Rothbard ostatecznie był przede wszystkim ekonomistą, przynajmniej przede wszystkim profesjonalnie był ekonomistą, natomiast dopiero w drugiej kolejności, w drugim rzędzie był etykiem i filozofem politycznym. I jako ekonomista Rothbard również uważał, że prawo narodów do samostanowienia, zresztą nie tylko narodów, ale o tym zaraz, nie jest rzeczą pozbawioną pewnej doniosłości. Rothbard posługiwał się tutaj argumentem, który będzie jeszcze rozwijany wielokrotnie przez Hansa Hermana Hoppego, że również jeśli chodzi o gospodarkę, małe jest piękne. Mniejsze jednostki polityczne są lepsze od większych. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ponieważ są małe, to ich niewielki rozmiar ma relatywnie korzystny wpływ na politykę gospodarczą prowadzoną przez te mniejsze państwa, także staje się ona bardziej wolnościowa, bardziej prorynkowa. Dzieje się to w ten sposób, że ludzie
zrażeni kiepskimi efektami bardziej etatystycznej polityki gospodarczej, mogą z większą łatwością, przemieszczając się w obrębie mniejszego obszaru geograficznego, migrować do innych państw, co właśnie ta łatwość migracji powoduje powstanie swojego rodzaju konkurencji pomiędzy państwami. Mniejsze państwa w większym stopniu muszą konkurować ze sobą o podatnika, który może względnie swobodnie migrować. W przeciwnym razie, jeżeli nie prowadzą efektywnej polityki gospodarczej, narażają się na odpływ podatników, a tego przecież nie chcą, bo niczego państwo tak nie potrzebuje, jak licznych rąk do pracy, której to pracy efekty będą potem przez państwo przejmowane. Drugi powód, o którym mówił Rothbard, jest natomiast taki, że mniejsze państwa są o wiele dalsze od ideału gospodarczej autarki, samowystarczalności, co powoduje, że w mniejszych państwach jest dużo trudniej lansować protekcjonizm jako zasadę polityki handlowej. Rosja na przykład, czy Stany Zjednoczone mogą całkowicie odciąć się od handlu międzynarodowego i co prawda sprowadzą w ten sposób na swoich obywateli większą biedę niż dotychczas, ale ani Rosjanie, ani Amerykanie z głodu nie umrą. Gdyby natomiast jakieś mikropaństewko, takie jak Liechtenstein, postanowiło, że będzie budowało zamknięte państwo handlowe według wskazówek Johanna Fichtego i nie będzie z nikim handlowało, to ze względu choćby na brak zasobów naturalnych Liechtenstein szybko przestanie być bogatym małym państewkiem, a stanie się obszarem śmierci ludowej. Dlatego ten mniejszy rozmiar państwa jest według Rothbarda preferowany. I co ciekawe, mamy tutaj do czynienia ze sporem pomiędzy Rothbardem a zarówno dużą częścią libertarian, ale o tym już mówiłem, że libertarianie za bardzo się wcześniej tą kwestią narodowościową nie zajmowali, ale też z klasycznym liberalizmem. Panuje takie nieuzasadnione przekonanie, że klasyczni liberałowie w XIX wieku w jakiś istotny sposób sprzyjali sprawie małych narodów, ich prawu do samostanowienia. Nic bardziej mylnego. Klasyczni liberałowie XIX-wieczni w większości podzielali przekonanie charakterystyczne w ogóle dla tamtego stulecia, że prawo do samostanowienia przysługuje przede wszystkim, jeśli nie tylko, tak zwanym narodom historycznym. A narody historyczne w ówczesnej terminologii to takie, które mogły poszczycić się długim rodowodem i długą tradycją państwową. No z tego powodu, tak też zresztą rozumowali na przykład Marx i Engels, prawo do samostanowienia miało przysługiwać Polakom, ponieważ mieli oni swoje państwo od X wieku, natomiast nie mogło ono przysługiwać, powiedzmy, Słoweńcom. Fryderyk Engels pisał w którymś ze swoich artykułów publicystycznych o tym. Engels oczywiście nie był klasycznym liberałem, ale jego wypowiedź jest charakterystyczna dla epoki, że nic tylko czekać wojny światowej, która zmiecie na śmietnik historii wszystkie te śmieszne małe narodki, takie jak te wszystkie narodki bałkańskie. Taki był klimat epoki i klasyczni liberałowie nie różnili się w swoim podejściu od przedstawicieli innych nurtów. Ba, widzieli nawet w wymieraniu pewnych mniejszych społeczności czy mniejszych grup narodowościowych przejaw postępu. Generalnie, na co zwraca uwagę Rothbard, uważali oni, i to był ich zasadniczy błąd według Rothbarda, że państwo jest obrońcą praw jednostki. Z tego wynikało, że jeżeli, żeby powstrzymać jednostki przed zwalczaniem siebie nawzajem, tak jak mówili Hobbes czy Locke, trzeba powołać państwo jako suwerennego arbitra w sporach pomiędzy jednostkami, to w związku z tym wydawało się, że również zbytnie rozdrobnienie polityczne na arenie międzynarodowej też jest czymś niekorzystnym, dlatego że przenosi tę anarchię stanu natury, ten hobsowski stan walki wszystkich przeciwko wszystkim, w którym każdy każdemu jest wilkiem, na arenę międzynarodową. Więc, jak mi się wydawało i na co zwracał uwagę Rothbard, wyglądało na to, że lepsze są właśnie duże państwa, natomiast jakieś dążenia secesjonistyczne mniejszych grup oznaczają raczej regres historyczny. Zwrot w kierunku partykularyzmu, szowinizmu, wstecznictwa,
odejścia od integracji w ramach systemu handlu międzynarodowego. Bardzo wymowna jest tutaj wypowiedź Johna Stuarta Milla. On tak pisze w swoim słynnym traktacie o rządzie reprezentatywnym. Doświadczenie uczy, że naród może się połączyć i zlać z drugim narodem, a takie zlanie się dla narodu niższego pod względem cywilizacji bywa zwykle bardzo korzystne. Nikt pewnie nie wątpi, że było korzystnym dla Bretona albo Baska z Nawary francuskiej, że stał się uczestnikiem myśli i uczuć wysoko cywilizowanego ludu. Że został członkiem narodowości francuskiej i posiada na równej stopie przywileje francuskiego obywatela, podzielając korzyści francuskiej opieki, godności i uroku francuskiej potęgi, niż gdyby się do dziś dnia błąkał po swoich skałach, niby na pół dzikie widmo ubiegłych czasów, kręcąc się ciągle w ciasnym kółku swoich wyobrażeń, nie mając żadnego udziału w ogólnym ruchu świata. Widać, że Mill zapewne nie odniósłby się zbyt aprobatywnie choćby do dążeń emancypacyjnych Górnoślązaków, no bo po co kręcić się ciągle w ciasnym kółku swoich śląskich wyobrażeń i nie mieć żadnego udziału w ogólnym ruchu świata, skoro można być częścią wielkiego narodu polskiego z jego tradycjami, mimo wszystko dosyć znaczącą przynajmniej na tle śląskiej literaturą i tak dalej, i tak dalej. Więc podejście Rothbarda w gruncie rzeczy nie jest tutaj rozwinięciem tradycji klasyczno-liberalnej, tylko raczej stoi z nią w sprzeczności. Przepraszam, jeszcze jeden slajd. Przechodząc już do konkretów, oprócz tego, że państwa powinny być względnie małe, jak Rothbard proponuje rozwiązywać zasady narodowościowe? Jego odpowiedź można streścić w dwóch punktach. Punkt pierwszy. Bezwzględne poparcie dla wszelkich dążeń secesjonistycznych, co wynika wprost z prawa jednostki do odmowy w lojalności wobec państwa. Ponieważ państwo jako takie jest bytem nielegitymowanym, to ktokolwiek bez względu na powody, jakie podaje, nie chce służyć państwu, nie chce podlegać jego prawu, nie chce płacić mu podatków, ma prawo to zrobić. Więc jeżeli taki człowiek zbierze się w grupę z innymi ludźmi o podobnych poglądach i jeszcze dodatkowo uzasadni to, że wypisuje się z państwa, w którym aktualnie żyje, tym, że jest innej narodowości, no to nie widać powodów, dlaczego my jako libertarianie mielibyśmy go wtedy nie poprzeć. Ale oczywiście pojawia się tutaj, i w ten sposób dochodzimy do punktu drugiego, klasyczny problem prawa do samoposiadania, czyli problem terytoriów mieszanych. Jak uporządkować administracyjnie terytoria, gdzie nie da się stworzyć suwerennego, jednolitego etnicznie czy też narodowościowo państwa. To chociażby problem Bałkanów, tam ten problem w Bośni przede wszystkim, ale nie tylko, ujawniał się w sposób najbardziej wydatny. Przyznano najpierw, tak zrobiła zachodnia opinia publiczna, prawo do samostanowienia Chorwatom oraz Słoweńcom, w ślad za nimi Bośniakom muzułmańskim, ale nagle okazało się, że na terytorium Bośni leży sobie taka kraina, która jest serbska. I teraz co z nią zrobić? Czy Serbowie z krainy nie mają prawa do samostanowienia? I Rothbard oczywiście odpowiada, że tak, mają. I tu libertariańską odpowiedzią to jest ten punkt drugi, bo pierwszy to było bezwzględne poparcie dla secesji, to jest centralizacja. Rothbard zakłada, kierując się oczywiście swoim libertariańskim wyobrażeniem o świecie, że możliwe jest tworzenie jak najmniejszych enklaw narodowych czy wewnątrz terytoriów zdominowanych przez jakąś inną grupę narodowościową. Na przykład mamy problem w Irlandii Północnej, która jest w większości zdominowana przez secesjonistów. Niemniej w niektórych regionach, w tym w obszarze samego Belfastu, stolicy, dominują unioniści. I gdybyśmy się zgodzili na to, żeby dokonać secesji Irlandii Północnej i Irredenty, czyli przyłączenia do Republiki Irlandii, to wtedy ewidentnie pogwałcilibyśmy prawo do samostanowienia i ignorowania państwa unionistów z tamtych terenów, ponieważ oni tak czy inaczej zostaliby zmuszeni do tego, żeby zostać obywatelami Republiki Irlandii. I odpowiedź Rothbarda jest taka, że w takim razie należy wydzielić jeszcze jedno mikropaństewko, takie, które będzie zamieszkane przez unionistów,
przepraszam, właściwie nie będzie mikropaństwem, tylko obszarem eksterytorialnym należącym do Wielkiej Brytanii i połączonym z nią jakimś korytarzem, tak żeby ci ludzie mogli się przemieszczać przez terytorium Republiki Irlandii ze swojego eksterytorialnego, unionistycznego terytorium brytyjskiego do, nazwijmy to sobie, Wielkiej Brytanii właściwie. Oczywiście Rothbard zdaje sobie sprawę, że tego się nie da robić w nieskończoność. Niemniej jego odpowiedź jest taka, że w ten sposób przynajmniej niejako zminimalizujemy liczbę osób, które będą podlegały przymusowi należenia do państwa, którego nie jest. Tak było, jak tylko da się przeprowadzać enklawizację, tworzyć enklawy należące do dominującej na danym obszarze mniejszości narodowej, tak długo te enklawy trzeba tworzyć. Tak Rothbard, bo wymieniam te przykłady, dlatego że on akurat o tych zagadnieniach pisał w różnych swoich felietonach. Tak trzeba rozwiązać problem Górskiego Karabachu, spornego pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Tak trzeba rozwiązać problem Cypru, gdzie toczy się spór pomiędzy częścią grecką i częścią turecką, czy we wspomnianej Irlandii Północnej. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o Rothbarda. Z kolei Hans Hermann Hoppe, również od pierwszej połowy lat 90. przedstawia koncepcję Europy tysiąca Liechtensteinów, która jest koncepcją moim zdaniem odrębną od koncepcji Rothbarda. Będę zaraz o tym mówił dlaczego. To jest koncepcja odrębna. Podobnie jak u Rothbarda, u Hoppego mamy do czynienia z reakcją na zachodzące w pierwszej połowie lat 90. procesy dekompozycji istniejących państw, w odniesieniu do których Hoppe stwierdza, że wbrew różnego rodzaju niepokojom pochodzącym ze środowisk liberalnych i libertariańskich, ruchy te, ruchy secesjonistyczne, reprezentują nie obskurantyzm, nie wstecznictwo, ale współcześnie najbardziej postępowe siły historii. No dlaczego najbardziej postępowo? Otóż Hoppe stwierdza, że grupy secesjonistyczne, które dążą do zwiększenia poziomu rozdrobnienia politycznego, występują w gruncie rzeczy przeciwko ogólnej dziejowej tendencji, która przejawia się w stopniowo narastającej centralizacji władzy. Ta tendencja, którą można bardzo łatwo prześledzić w historii Europy, począwszy od wczesnego średniowiecza, wynika z pędu państwa do poddawania swojej kontroli wszystkiego tego, co znajdzie się w jego zasięgu. A ponieważ silniejszy wygrywa, a słabszy przegrywa, to mniejsze jednostki polityczne, czy też różne jednostki pośredniczące w ramach większych państw są stopniowo albo podbijane, albo wchłaniane, albo pozbawiane swoich uprawnień, tak że mamy do czynienia z systematycznym zwiększaniem się rozmiarów państw i koncentracją władzy w ich rękach. Dobrze to ilustruje znana, a zarazem nieco anegdotyczna dana pochodząca od Golomana, że w 1789 roku, w roku wybuchu rewolucji francuskiej, istniało dokładnie 1789 państw niemieckich. Łatwo zapamiętać 1789 państw w 1789 roku. Obecnie istnieją tylko dwa państwa niemieckie, czyli Niemcy i Austria. Widać to zresztą w całej Europie. Jeśli spojrzelibyśmy na mapę Europy gdzieś z XIII wieku, to okazałoby się, że wbrew wrażeniu, jakie możemy odnieść, czytając powierzchownie, jeszcze bardziej powierzchowne podręczniki z historii, istniały wówczas tysiące suwerennych podmiotów politycznych, od niezawisłych w sensie hierarchii feudalnej, majątków rycerskich począwszy, na w dużych monarchiach skończywszy. Oczywiście to rozdrobnienie polityczne stopniowo, stulecie po stuleciu, zanikało na rzecz obecnie istniejącej centralizacji. W związku z tym, że mamy do czynienia historycznie z takim trendem, a jednocześnie widzimy w świecie zachodnim stały postęp cywilizacyjny, w tym lawinowy postęp ekonomiczny, począwszy od drugiej połowy wieku XVIII, wielu ludzi
wyciąga wniosek, który zdaniem Hoppego jest całkowicie błędny, stanowi pomieszanie skutku z przyczyną, że centralizacja jest dobra, ponieważ to centralizacja władzy, to, że nie mamy już tysięcy w suwerennych mikro państwewek zgodnie z zasadą szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, tylko mamy zjednoczone, względnie duże państwa narodowe, że to właśnie jest przyczyną tego, że jesteśmy bogaci, zdrowsi, dłużej żyjemy, nasze kobiety nie umierają już w połogu, nasze dzieci w przytłaczającej większości przeżywają okres niemowlęctwa, etc. Oczywiście tego rodzaju związek przyczynowy zdaniem Hoppego nie istnieje. Jest dokładnie odwrotnie. To rozwój ekonomiczny jest przyczyną centralizacji. Albo ściślej rzecz biorąc, centralizacja i koncentracja władzy politycznej stanowią skutki uboczne postępu gospodarczego. Wynika to z teorematu, który nazwano w literaturze paradoksem imperializmu, a który ukuł właśnie Hoppe. Paradoks imperializmu polega na tym, że, jak Hoppe stwierdza, im bardziej liberalna polityka wewnętrzna danego państwa, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie ono prowadziło agresywną politykę zagraniczną i stanie się ekspansywnym imperium. Wynika to stąd, że przy pozostałych warunkach niezmienionych państwa prowadzone wewnątrz bardziej liberalnie, bardziej prorynkowo, z większym poszanowaniem praw własności, są silniejsze od państw bardziej etatystycznych, w związku z czym wygrywają. Dlatego, jeśli spojrzymy na historię największych imperiów w ciągu ostatnich kilkuset lat, to zobaczymy, jak potęga przesuwała się najpierw od Portugalii i Hiszpanii, które stworzyły ład światowy i handel na skalę globalną, do Wielkiej Brytanii, która również wyrosła na polityce wolnorynkowej, a z czasem ten status hegemona zdobyły Stany Zjednoczone, które potem dzięki przede wszystkim swojej przewadze ekonomicznej zwyciężyły bezkrwawo w zimnej wojnie Związek Radziecki. Rzecz z paradoksem imperializmu polega na tym, że historia w jego świetle kołem się toczy. Toczy się kołem, dlatego że z kolei im bardziej rośnie teren jurysdykcji, dominacji danego imperium, tym mniejsze bodźce, tym słabsze bodźce ma ono do tego, żeby nadal prowadzić wolnorynkową politykę. Mówiłem o tym już w odniesieniu do Rothbarda, że rozmiar państwa korzystnie wpływa na charakter prowadzonej przez nie polityki. W związku z tym większe państwa, które nie muszą się już tak bardzo obawiać emigracji obywateli, nie są już poddane tak silnej presji konkurencji podatkowej ze strony innych państw, tracą bodźce do rozwoju, co powoduje, że po jakimś czasie imperia upadają i zostają zastąpione przez inne. Tak to w skrócie według Hoppego wygląda. Niemniej teraz, kiedy jest na to czas, należy jego zdaniem poprzeć ruchy secesjonistyczne. Ruchy secesjonistyczne, które swoją działalnością otwierają przed sympatykami wolności bardzo szerokie i bardzo obiecujące perspektywy. Na czym te perspektywy polegają? Otóż po pierwsze, secesja, jak mówi Hoppe, wbrew przekonaniu wielu jej apologetów, stanowi zakwestionowanie obmierzłej oczywiście Hoppemu zasady demokratycznej, czyli zasady większości. Katalończycy ostatnio, podobnie jak ich polscy i śląscy sympatycy, których teksty czytuję, argumentowali swoje stanowisko, między innymi odwołując się do zasad demokracji. Przeprowadzili referendum, w referendum wygrała opcja niepodległościowa, więc należy Katalonii przyznać niepodległość. Kłopot tylko w tym, że Katalonia ciągle jest częścią Królestwa Hiszpanii, a suwerenem w Królestwie Hiszpanii nie są Katalończycy, tylko cały politycznie rozumiany naród hiszpański, wobec którego Katalończycy nie są większością, tylko są mniejszością. W ogóle, ponieważ secesja dotyczy na ogół, a chyba nawet zawsze, mniejszej grupy w stosunku do większej, to z zasady oznacza ona zaprzeczenie podstawowej zasady demokracji, czyli zasady władzy większości. Secesja oznacza, że opowiadamy się za prawem mniejszości do wystąpienia przeciwko większości.
A to jest dobre, ponieważ oczywiście zasada władzy większości jest w świetle założeń libertarianizmu uzurpacją. Tak jak mówił Rothbard w kilku miejscach, w kilku swoich tekstach, tłum, wściekła tłuszcza dokonująca linczu na niewinnym człowieku również jest większością na terenie, na którym dokonuje linczu, ale to w żaden sposób nie nadaje prawomocności linczowi, którego ta tłuszcza się dopuszcza. Co więcej, secesja, tak jak mówi Hoppe, stanowi odwrót od tego, co on określa mianem przymusowej integracji. Czym jest przymusowa integracja? Otóż przymusowa integracja jest nieodłącznym elementem działalności państwa i istnienia domeny publicznej. Zgodnie z podstawowymi założeniami libertarianizmu, sfera publiczna, własność publiczna, z istoty swojej generuje konflikty. Ponieważ nikt nie ma prawa uważać się za prywatnego właściciela danego terenu, nikt nie może suwerennie ustalić zasad, według których będzie sfera publiczna działała. W związku z tym zasady postępowania i funkcjonowania poszczególnych ludzi ze sobą, interakcji pomiędzy nimi w obrębie domeny publicznej, można ustalić wyłącznie arbitralnie poprzez dekret władzy. W związku z tym, czego by władza nie zdecydowała, jakby nie rozstrzygnęła jakiejś spornej kwestii, zawsze będzie to oznaczało przymus dla części ludności. Na przykład powszechnie się uważa, że jedyne zgodne z libertarianizmem rozwiązanie kwestii picia alkoholu w przestrzeni publicznej jest takie, że powinna istnieć pełna swoboda picia alkoholu w przestrzeni publicznej. Ja oczywiście bardzo bym sobie tego życzył, ale niestety nie jest prawdą, że jest to jedyne zgodne z libertarianizmem rozwiązanie. Dlatego, że swojego rodzaju współwłaścicielami domeny publicznej są wszyscy podatnicy, w tym ci, którzy pod żadnym pozorem nie chcieliby się integrować z ludźmi pijącymi piwo, ponieważ na przykład są ideologicznymi wrogami alkoholu i mierzi ich sam widok, że ktoś w ogóle pije piwo. Ponieważ są oni zmuszeni do finansowania domeny publicznej, w której w naszych hipotetycznych okolicznościach pije się alkohol, i ponieważ chcą czy nie chcą, muszą z tej domeny publicznej korzystać, muszą chociażby jeździć publicznymi drogami, chodzić po publicznych drogach, to są oni przy takim rozwiązaniu tego konfliktu niejako zmuszeni do tego, żeby obcować z ludźmi pijącymi alkohol. Chociaż w ładzie opartym na własności prywatnej być może istniałaby dla nich na tyle szeroka oferta stref wolnych od alkoholu, że mogliby przeżyć całe życie, nigdy w życiu nie stykając się bezpośrednio z ludźmi pijącymi piwo. Ale oczywiście rozwiązanie problemu na ich korzyść, tak żeby nie można było pić piwa w przestrzeni publicznej, też nie jest prawomocnym rozstrzygnięciem konfliktu, ponieważ przecież są ludzie, którzy chcą pić piwo i z kolei rozwiązanie przeciwstawne oznacza zmuszenie ich do dostosowania się do woli wojujących abstynentów. Tak czy inaczej, konflikt pozostaje nierozwiązany i w związku z tym każde rozstrzygnięcie przeprowadzone przez państwo w odniesieniu do sfery publicznej będzie oznaczało jakiś przejaw przymusowej integracji, to znaczy przymusowego integrowania ludźmi ze sobą na zasadach, których sobie nie życzy. To jest przymusowa integracja. Prowadzimy rzekomo wolnościową politykę wolnej imigracji, wpuszczamy każdego do kraju, ale w ten sposób zmuszamy dotychczasowych podatników, którzy normalnie nie chcieliby się integrować z uchodźcami, z dowolnych powodów. Są rasistami, nie lubią obcych, albo boją się terroryzmu, albo nie lubią religii islamskiej, czy jakiejś innej religii przynoszonej przez przybyszów, zmuszamy ich do tego, żeby integrować się w publicznej przestrzeni z imigrantami. Ale oczywiście, kiedy zabronimy imigracji, to też zmusimy tych, którzy chcieliby przyjmować imigrantów, do tego, żeby nie integrowali się z imigrantami, nie mogąc ich sprowadzić, ale za to integrowali się z tymi wszystkimi okropnymi rasistami i ksenofobami, którzy doprowadzili do tego, że nie wpuszczono żadnych imigrantów. Krótko mówiąc, w sferze publicznej konflikty są nierozwiązywalne. Niemniej, jak uważa Hoppe, można je przynajmniej ograniczyć. W sferze narodowościowej rozwiązaniem problemu przymusowej integracji jest po prostu secesja.
Nie można ludzi zmuszać do tego, żeby żyli ze sobą w jednym państwie, kiedy tego nie chcą. Nie można zmuszać Ślązaków do tego, żeby chodzili po jednych ulicach z przybyszami z Częstochowy, z tak zwanymi medalikorzami, jeżeli oni sobie ich nie życzą. I oczywiście w drugą stronę, nie można zmuszać warszawiaków, którzy pielęgnują pamięć swoich dziadków powstańców warszawskich, do tego, żeby po ich pięknej stolicy wałęsali się w jacyś wnukowie i prawnukowie żołnierzy Wehrmachtu z Górnego Śląska. Dlatego należy pozwolić na secesję. W interesie wszystkich, tak, żeby nie lubiąc się nawzajem, nie musieli się już ze sobą przymusowo integrować. Dużo ważniejsze jednocześnie są dla Hoppego aspekty ekonomiczne. O dwóch już mówiłem. To jest coś, co Hoppe ujmuje hasłowo w ten sposób, że polityczna dezintegracja oznacza ekonomiczną integrację. Mniej państwa i mniej integracji nielubiących się nawzajem grup dokonywanej przez państwo, to więcej integracji na polu ekonomicznym. Dwa powody już znamy. Mniejsze terytorium, większa konkurencja podatkowa pomiędzy państwami, większe możliwości w migracji, słabsze bodźce, i to jest ta druga rzecz, do prowadzenia polityki protekcjonistycznej, bardzo ograniczone możliwości odcinania się od handlu międzynarodowego. I trzeci jeszcze powód to są zwiększone bodźce do integracji monetarnej. To znaczy, zgodnie z teorią Austriackiej Szkoły Ekonomii, do integrowania się w ramach międzynarodowego standardu pieniądza kruszcowego. Z czego to wynika? Wynika to stąd, że obecny system papierowych fiducjarnych walut narodowych może według Hoppego istnieć wyłącznie ze względu na relatywnie duży obszar państw. Bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby każde 5 osób założyło sobie 5-osobowe państewko i spróbowało mieć swoją walutę odrębną od wszystkich innych. Jest oczywiste, że oznaczałoby to de facto powrót do barteru. Barter nie istniałby jedynie pomiędzy taką piątką, natomiast istniałby w stosunkach pomiędzy całą piątką a resztą świata. Dlatego, że oprócz wymiany towarowej trzeba by też dokonać wymiany mającej w gruncie rzeczy charakter barterowy, jednej waluty na drugą walutę. Nie dostrzegamy tego, kiedy żyjemy w reżimie relatywnie dużych państw narodowych, ale tak czy inaczej, z definicji pieniądza jako powszechnie akceptowanego środka wymiany wynika według Hoppego to, że każde inne rozwiązanie niż jednolity pieniądz międzynarodowy akceptowany na całym świecie jest już jakimś odchyleniem od modelu idealnej wymiany pośredniej, czyli zapośredniczonej przez pieniądz, w kierunku systemu barterowego. Dlatego, gdyby państwa się zmniejszyły, to dolegliwości ekonomiczne związane z utrzymywaniem walut narodowych stałyby się tym większe i byłoby to asumptem dla tych mniejszych państwek do integracji monetarnej, do wprowadzania wspólnej waluty. Więc również i w tym sensie trzecim polityczna dezintegracja oznaczałaby ekonomiczną integrację. I w ten sposób mielibyśmy do czynienia z czymś w rodzaju nowego średniowiecza. Jak pisze Hoppe, świat składałby się wówczas z dziesiątek tysięcy różnych krajów, regionów, kantonów oraz setek tysięcy niepodległych, wolnych miast, takich jak współczesne osobliwości w rodzaju Andory, San Marino, Liechtensteinu, Hongkongu czy Singapuru. W rezultacie znacznie zwiększyłyby się możliwości migracji ze względów ekonomicznych, a świat stałby się krainą małych, prowadzących liberalną politykę państw, połączonych ze sobą więzami wolnego rynku i międzynarodowego pieniądza towarowego. Byłby to świat nieznanego do tej pory dobrobytu, wzrostu gospodarczego i postępu cywilizacyjnego. Piękna wizja, niemniej Hoppe od tej koncepcji, nazywanej, jak wspominałem, Europą tysiąca Liechtensteinów, nie przez niego samego, dlatego że to jest termin ukuty przez komentatorów. Właściwie w tekstach nie spotkałem się ani razu z tym, żeby Hoppe tym terminem się posługiwał. Jest w internecie tylko jeden wykład po niemiecku pod tytułem właśnie Europa tysiąca Liechtensteinów. W każdym jednak razie Hoppe z czasem w kolejnych latach stopniowo odchodzi od koncepcji Europy tysiąca Liechtensteinów na rzecz koncepcji o bardziej radykalnym charakterze. W poprzednim przypadku mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju planu minimum.
Może nie wprowadzimy anarchokapitalizmu, ale to chociaż rozdrobnimy państwa tak bardzo, jak to tylko możliwe, a wtedy zbudujemy maksymalnie wolnościowy ład. To jest mniej więcej rozumowanie, które stoi za Europą Tysiąca Liechtensteinów. Natomiast ta lansowana później, w ostatnich dwóch dekadach, koncepcja Hoppego, którą nazwałem nieco ironicznie skokiem do Królestwa Wolności, zakłada, że odchodzi się od secesji po liniach narodowościowych. Wiąże się to z istotnymi wadami tego rozwiązania. Po pierwsze z przemocą, do jakiej może to wprowadzić, z tym, że dotychczas uciskana mniejszość może być równie tyrańska, albo nawet jeszcze bardziej niż wcześniejsza większość. To jest dokładnie ten sam problem, który Rothbard chciał rozwiązać poprzez tworzenie enklaw. Po drugie, zdaniem Hoppego, ta secesja nienarodowa miałaby dużo większe widoki powodzenia od narodu. W czym się to wiąże? Otóż po pierwsze, Hoppe uważa, że w tym wariancie nie budujemy już żadnego nowego państwa. Dokonujemy secesji i na jakimś małym secesjonistycznym obszarze konstytuujemy terytorium bez państwa. Na tym terytorium obowiązuje już anarchokapitalizm. Ochronę zapewniają prywatne agencje, chodniki są własnością prywatną, albo jakichś firm, albo spółdzielni. Wszystkie usługi podlegają pełnej prywatyzacji. Dlaczego takie terytorium miałoby być czymś lepszym niż małe terytorium państwowe? Po pierwsze dlatego, że nie będzie prowadziło polityki ucisku wobec nowo powstałych mniejszości, tak jak to na przykład robiło separatystyczne państwo polskie w stosunku do swoich mniejszości narodowych w latach 1839. Nie będzie już państwa, które mogłoby zaprowadzać swoją tyranię również na tle narodowościowym. Drugi powód jest taki, że takiemu państwu byłoby się po prostu łatwiej obronić. Przepraszam, takiemu terytorium bezpaństwowemu byłoby się łatwiej obronić. Jak to jest możliwe? Otóż Hoppe, podobnie jak Rothbard, kieruje się tutaj teorią legitymizacji władzy opracowaną przez Etienne'a de la Bettière. Teoria ta głosi, że niezależnie od ustroju, podstawą istnienia państwa jest zawsze opinia publiczna. Nie siła, tylko opinia publiczna. Na przykład władza prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, opiera się tylko pozornie na sile, ponieważ Donald Trump, chociaż jest postawnym, białym, blond mężczyzną, raczej nie byłby w stanie siłą swoich własnych rąk, ani nawet jakby wziął na plecy 10 karabinów, jak w grze komputerowej, podporządkować sobie całego terytorium Stanów Zjednoczonych i jeszcze ich sojuszników. Trump robi to za pomocą armii, która jest mu podporządkowana. Ale to, że żołnierze, najwyżsi dowódcy, zbiorowo respektują rozkazy Trumpa, uznają go za swojego najwyższego dowódcę, któremu winni są lojalność, wynika z uznania przez nich na poziomie ideologicznym prawomocności jego władzy. Gdyby wszyscy oni nagle z jakiegoś powodu zostali anarchistami i stwierdzili, że Trump to tylko zwykły bandyta w garniturze i rzucili broń, to władza Donalda Trumpa natychmiast by zniknęła. Oczywiście czegoś takiego nie da się zrobić, natomiast płynie z tego nauka, że każde państwo musi w jakiś sposób kierować się tym, czego wymaga od niego opinia publiczna. Nie da się rządzić zupełnie niezależnie od opinii publicznej. Nawet państwa totalitarne, nie bez powodu, które wprowadzały w najbardziej intensywny, nieznany w dziejach świata terror, jednocześnie wprowadzały intensywną indoktrynację. Dlatego, że nie da się rządzić wyłącznie w oparciu o terror. Trzeba mieć ludzi, którzy wierzą w prawomocność władzy. Każda władza chce być legitymowana. Dlatego też Hoppe uważa, że bezpaństwowemu terytorium byłoby łatwiej się obronić, dlatego że bardzo możliwe, że w ogóle nie musiałoby się ono bronić. W przypadku terytorium państwowego, które ogłasza secesję, dużo łatwiej jest wynaleźć pretekst. Pretekst do inwazji na nie i do ponownego włączenia go w obręb terytorium większego państwa. Można wynaleźć tam jakąś nową uciskaną mniejszość i powołać się na konieczność obrony jej praw, albo z drugiej strony można nie identyfikować prześladowanej mniejszości
jako bojowników o wolność i demokrację, tylko wprost przeciwnie, jako terrorystów, przeciwko którym należy przedsięwziąć misję stabilizacyjną na danym secesjonistycznym terenie. W każdym razie, dopóki istnieje państwo, pretekstów do wypowiedzenia wojny i do zakończenia secesjonistycznego przedsięwzięcia jest bardzo dużo. Natomiast w przypadku grupy bezpaństwowców trzeba by się było, będąc państwowym propagandystą, natrudzić dużo bardziej, żeby przekonać własne społeczeństwo, że napaść na niewinnych ludzi, którzy chcieli po prostu mieć prywatne chodniki i hipopotamy w domach, jest czymś moralnie uzasadnionym, do czego państwo ma prawo. Poza tym, również w przypadku prowadzenia działań wojennych daje o sobie znać przymusowa natura państwa. Zazwyczaj wychodzi się z założenia, że państwo stosuje wobec obywateli wtedy przymus, kiedy zmusza ich do kolektywnej obrony. To znaczy, kiedy dochodzi do inwazji na jakieś państwa, a tamto państwo wprowadza jakieś wojenne prawo. Przymusowy pobór, albo zwiększa podatki po to, żeby zwiększyć wydatki na armię. Ale zwróćmy uwagę, że kiedy państwo, tak mówi Hoppe, poddaje się wrogowi, to również stosuje przymus wobec swoich własnych obywateli, ponieważ jednocześnie delegalizuje wszelki opór z ich strony. Jeżeli państwo rezygnuje z oporu, to ktoś, organizując partyzantkę przeciwko okupantowi, nie mając nad sobą parasola ze strony swojego państwa, to skazuje się właściwie na los bandyty. Będzie miał duży problem z wywalczeniem w świetle prawa międzynarodowego w statusu strony walczącej. Natomiast dopóki państwo istnieje, jest to znacznie łatwiejsze. Krótko mówiąc, ponownie, państwo niezależnie od tego, czy coś robi, czy czegoś nie robi, stosuje przymus w stosunku do swoich obywateli. Są ludzie, którzy chcieliby się bronić, ba, byłoby ich stać na utrzymanie prywatnych armii, które uchroniłyby ich prywatne majątki, a mimo to państwo za nich decyduje, poddajemy się. Czyli zarówno decyzja o tym, żeby się bronić, jak i żeby się nie bronić w obliczu inwazji, ma charakter przymusowy, opiera się na przemocy w stosunku do własnej populacji. Bezpaństwowe terytorium cechuje się z kolei bardziej zdecentralizowanym systemem obrony i może się bronić poprzez intensywne akcje partyzanckie. Hoppe tu się powołuje na szereg przypadków udanych obron terytorium za pomocą partyzantki, chociażby na Afganistan. Co więcej, w takim terytorium, w obrębie takiego bezpaństwowego terytorium istnieje powszechny dostęp do broni, łatwiej więc taką partyzantkę organizować. Niemniej Hoppe stwierdza w przypływie realizmu, że prawdopodobnie i tak takie państewko, czy przepraszam, takie nie państewko by przegrało, ale przynajmniej jeżeli już to państwo większe, od którego dochodziłoby do secesji, zdecydowałoby się na inwazję i siłowe przyłączenie swojego terytorium z powrotem, to, jak mówi Hoppe, jego przywódcy na zawsze straciliby reputację w oczach własnego społeczeństwa, jako ci, którzy zaatakowali i podbili niewinnych ludzi. Dobrze, podsumowując, przypomnę to, o czym mówię. Istnieje nie jedna, tylko trzy libertariańskie koncepcje secesji. Pierwsza to jest koncepcja Rothbarda, czyli narody oparte na zgodzie, enklawizacja. I różnica w stosunku do późniejszej koncepcji Hoppego są dwie. Po pierwsze, koncepcja Rothbarda, zwróćmy uwagę, nie ma jak u Hoppego charakteru strategicznego, a tylko taktyczny. Koncepcja Rothbarda nie mówi nic o tym, że popieranie secesjonistów doprowadzi do powstania albo anarchokapitalizmu, albo w każdym razie jakiegoś ładu zbliżonego do anarchokapitalizmu. Ona stanowi tylko próbę wypracowania taktycznego podejścia do dziejących się na świecie procesów dekompozycji państw. Mówi o tym, jak libertarianie powinni się wobec nich zachować, tak żeby prowadzona aktualnie polityka była jak najbliższa libertariańskim ideałom. Po drugie, zwróćmy uwagę, że koncepcja Rothbarda zakłada nie tylko prawo do separacji, ale też prawo do irredenta, czyli odłączenia się od jakiegoś jednego państwa po to, żeby się przyłączyć do drugiego. Tak jest na przykład w przypadku Cypru, który Rothbard proponuje nie rozebrać na dwa mikropaństewka, jedno tureckie, a drugie greckie, tylko po prostu przyłączyć jednych do Grecji, a w drugich do Turcji. Hoppe z kolei inaczej. Po pierwsze, jego koncepcja operuje na innym poziomie refleksji niż refleksja Rothbarda. To jest koncepcja strategiczna. Ona mówi, jak w przypadku Europy Tysiąca Liechtensteinów, o tym, jak osiągnąć stan maksymalnie zbliżony do anarchokapitalizmu ze wszystkich ładów państwowych. W drugim natomiast wariancie mówi bezpośrednio o przejściu do anarchokapitalizmu, a poza tym nie uwzględnia prawa do irredenta.
Hoppe jest zainteresowany wyłącznie minimalizowaniem rozmiaru państw, co samo w sobie jest jego zdaniem dobroczynne. Nie ma u niego żadnego wątku związanego z przyłączaniem się secesjonistów do jakichś większych państw, do których ze względu na swoją tożsamość narodową odczuwają lojalność. To są różnice pomiędzy tymi podejściami. I kilka słów komentarza na koniec. Problem agresywności nacjonalizmów małych narodów, które mogą być równie brutalne wobec swoich nowych mniejszościowych poddanych, jak wcześniej ich dawni opresorzy byli wobec nich, nie jest w libertarianizmie rozwiązany. Rothbard próbuje oczywiście rozwiązać go, budując koncepcję enklawizacji, ale wydaje mi się, że nie trzeba być bardzo wobec Rothbarda krytycznym, żeby zauważyć, że jest to koncepcja mocno utopijna. Wynika to, posłuszmy się typową dla libertarian metodą odwołania do opinii publicznej i jej nastrojów, z ideologicznego charakteru naszych czasów. Secesjonizmy nie są motywowane ideologią libertariańską, która wymusza prawo do tworzenia enklaw narodowościowych, tak żeby nikt albo prawie nikt nie podlegał przymusowi przynależenia do niej swojego państwa, tylko secesjoniści opierają się na ideologii nacjonalistycznej. Dlatego trudno się spodziewać, żeby na przykład Katalończycy, gdyby jednak udało im się stworzyć niepodległe państwo, pozwolili w hiszpańskiej ludności Katalonii, czy Katalończykom o hiszpańskiej tożsamości narodowej, na to, żeby ci tworzyli sobie wewnątrz Katalonii enklawy pozostające w łączności przez jakieś korytarze eksterytorialne z Madrytem. Jest to, abstrahując od różnorakich problemów technicznych, w świetle ideologicznych uwarunkowań naszych współczesnych czasów, rzecz zupełnie nie do pomyślenia. I w tym sensie też ta koncepcja bardzo zupełnie zawodzi jako koncepcja taktyczna, dlatego że ona z jednej strony ma urealnić libertarianizm i pokazać, co libertarianie mogą zaproponować teraz, zaraz już w odniesieniu do dziejących się wydarzeń, ale z drugiej strony nie robi tego, dlatego że proponuje rozwiązanie, które jest równie utopijne, w sensie nie immanentnie, nie samo w sobie, tylko w sensie swojego oddalenia od realiów status quo, jak sam libertariański ideał, czyli anarchokapitalizm. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest tak. Rothbard mówi o tym, że nawet jeżeli nie damy rady wszystkim stworzyć enklaw, to przynajmniej osiągniemy to, że liczba ludzi, którzy będą podlegali przymusowi po dokonaniu secesji, się zmniejszy. Bo jeżeli wydzielimy z Hiszpanii Katalonię i nawet nie stworzymy enklawy dla katalońskich Hiszpanów, to przynajmniej uciskanych katalońskich Hiszpanów będzie mniej niż obecnie jest katalońskich Katalończyków mieszkających przymusowo w Królestwie Hiszpanii. Dobry, zdroworozsądkowy argument, ale zupełnie nie libertariański. Libertarianizm, w ślad za metodologią szkoły austriackiej, zakłada, jak wiadomo, że międzyosobowe porównania użyteczności są niemożliwe. Nie można powiedzieć, że jeśli Kowalski korzysta na czymś, a Wiśniewski na tym traci, to albo jeżeli pięciu Kowalskich zyskuje, a jeden Wiśniewski traci, to w jakiś obiektywny sposób użyteczność społeczna rośnie, ponieważ pięciu ludzi zyskało, a jeden stracił. Nie da się powiedzieć, bo nie da się tego porównać międzyosobowo, czy na przykład niezadowolenie, żal Wiśniewskiego z powodu niekorzystnego rozwiązania nie jest większy niż radość pięciu Kowalskich z powodu korzystnego dla nich z kolei rozwiązania. Każde twierdzenie próbujące intersubiektywnie, czyli właśnie międzyosobowo porównywać użyteczności, jest nienaukowe, jest obiektywnie nieważne. W związku z tym nie można powiedzieć również, że jakiś przymus jest obiektywnie mniej dolegliwy od innego. Nie można powiedzieć, że posuwamy się bliżej w kierunku urzeczywistnienia sprawy wolności, jeżeli poddajemy przymusowi mniejszą liczbę osób, czyli na przykład mniejszą liczbę katalońskich Hiszpanów, niż mamy obecnie poddanych przymusowi w liczbę katalońskich Katalończyków mieszkających przymusowo w Królestwie Hiszpanii. Nie da się czegoś takiego powiedzieć. Jeśli chodzi o niekompatybilność zasady narodowej z libertarianizmem, to już mówiłem. Natomiast jeśli chodzi z kolei o koncepcję Hoppego, którą tutaj oznaczyłem numerem drugim, jeden to jest koncepcja Rothbarda, to warto zwrócić uwagę na pewien problem teoretyczny, który wiąże się ze wspomnianym przeze mnie paradoksem imperializmu.
Jeżeli rzeczywiście jest tak, że mamy taki cykl dziejów, że najpierw bardziej wolnorynkowe państwa, w pozostałych warunkach niezmienionych oczywiście, dominują nad mniej wolnorynkowymi, ale potem one same stają się mniej wolnorynkowe, ponieważ nie mają już konkurencji i w ten sposób ich hegemonia upada, to wydaje się, że scenariusz secesji w świetle tego założenia prowadzi nas do błędnego koła. To znaczy, możemy sobie wyobrazić, że dojdzie do powstania Europy Tysiąca Liechtensteinów i w takich warunkach te prowadzące turbolibertariańską politykę w Liechtensteiny, korzystając ze swojej opartej na ekonomii siły, zaczną budować nowe imperia, podporządkowując sobie resztę Liechtensteinów. W ten sposób Liechtensteiny przeobrażą się w duże jednostki polityczne, które to z kolei jednostki polityczne będą podlegać mśnieniu, będą prowadziły coraz mniej wolnościową politykę. W rezultacie będzie dochodziło do rozpadu takich imperiów i tak w kółko. Czyli krótko mówiąc, wydaje się, że w przypadku Hoppego mamy na gruncie filozofii historii do czynienia z taką koncepcją kołową. Nie mamy procesu liniowego, tak jak na przykład w historiozofii marksistowskiej, że dochodzimy w końcu do komunizmu i na tym historia się kończy. Tylko i nie można chyba do końca powiedzieć, w świetle tego, że te grupy secesjonistyczne reprezentują najbardziej postępowe siły historyczne, tylko raczej, podobnie jak wszystko inne, reprezentują one sobą stoicki albo nietzscheański wieczny powrót z tego samego. Znaczy cały czas w kółko będzie się działo to samo. I teraz jeśli chodzi jeszcze na koniec o tę trzecią, najbardziej śmiałą, czy najbardziej wizjonerską. Wizjonerską może najbardziej nie, bo najbardziej wizjonerska jest chyba Europa Tysiąca Liechtensteinów, ale najbardziej śmiałą koncepcję bezpośredniego przejścia do anarchokapitalizmu, to wydaje się, że ten scenariusz cierpi na tę samą bolączkę, co wszystkie utopijne projekty społeczne, przy czym przez utopię rozumiem tutaj niekoniecznie coś, co samo w sobie jest niemożliwe do urzeczywistnienia, co jest sprzeczne z logiką, naturą ludzką albo prawami ekonomii, tak jak komunizm, i co w związku z tym obiektywnie nie może istnieć, nie da się tego urzeczywistnić. Raczej mam na myśli coś, co po prostu dalece wykracza poza status quo i horyzont myślowy współczesności. To jest coś, co John Rawls, wybitny współczesny amerykański filozof polityczny, nazywa takim oksymoronicznym mianem realistycznej utopii. Myślę właśnie o takiej realistycznej utopii, o czymś, co samo w sobie nie jest nierealistyczne, ale trudno sobie wyobrazić, jak coś takiego zaprowadzić. Jak już byśmy to zaprowadzili, to by mogło istnieć, ale nie wiadomo, jak to zrobić, żeby to tutaj zaprowadzić. To jest problem z libertarianizmem. I dla libertarianizmu, podobnie jak dla innych tego rodzaju koncepcji, podstawowym problemem jest problem świadomości społecznej. Żeby taki scenariusz, jaki Hoppe proponuje, mógł mieć miejsce, musimy przekonać ogromną liczbę osób do tego, że takie rozwiązania są słuszne. Musimy przekonać dostatecznie dużą liczbę osób do tego, żeby się zdecydować na taki śmiały krok i dokonać secesji. I mimo wszystko musimy przekonać całe społeczeństwo, że secesjoniści nie są wcale jakimiś strasznymi ludźmi, tylko kimś, kto korzysta po prostu ze swoich ludzkich praw. W przeciwnym razie, inaczej niż twierdzi Hoppe, wydaje się, że nie będzie problemu z tym, żeby państwo sobie znalazło pretekst do tego, żeby uderzyć na secesjonistów i przyłączyć ich z powrotem. Bo w przypadku libertarian to w ogóle nie byłoby trudne, bo wystarczyłoby przedstawić taką małą grupę secesjonistyczną jako gang zoofilów na przykład i wyciągnąć wiadome zdjęcia z historii polskiego ruchu libertariańskiego. Już byłoby uzasadnienie, jak znalazł, żeby najechać na secesjonistyczne terytorium. Ale zwróćmy uwagę, żyjemy w epoce nacjonalizmu jako dominującej zasady legitymizacji władzy. Sam zamach na integralność terytorialną państwa w oczach wielu ludzi jest już czymś, co zasługuje na najsurowszą karę. W Polsce, która usiłowała przynajmniej do niedawna uchodzić za kraj liberalny, zdrada w Rzeczpospolitej, jak również występowanie przeciwko jej integralności terytorialnej, są zagrożone karą wieloletniego więzienia. Nie można sobie pod dowolnym pretekstem, również anarchistycznym, propagować rozerwania czy oderwania części terytorium Rzeczypospolitej, i społeczeństwo masowo to akceptuje, ponieważ taka jest siła ideologii nacjonalistycznej.
Ludzie naprawdę uważają w całej swojej masie, że ten kraj jest nasz piwarz, że nie można sobie dać odebrać ani pięci ziemi, bo to jest nasza ziemia i nikt nie może jej tak sobie zabrać i zbudować tam secesjonistycznego terytorium. Czyli podsumowując, wracamy znowu do podstawowego problemu wszystkich koncepcji utopijnych, czyli przekonania mas ludzkich o tym, że zasadna jest koncepcja, o której te masy dotąd zazwyczaj nawet nie słyszały. Ale, żeby nie było aż tak krytycznie, warto wspomnieć, że sama zasada nieagresji, mimo to, powinna nas skłaniać do udzielania poparcia ruchom secesjonistycznym. Jak należy to rozumieć? Nie tak, że koniecznie należy się cieszyć w związku z powstaniem każdego ruchu secesjonistycznego, bo ich działalność może prowadzić do różnych rezultatów. One mogą tworzyć swoje mniejsze państwa i prowadzić dużo bardziej etatystyczną politykę niż dotychczasowe państwa większe. Tak prawdopodobnie stanie się ze Szkocją, jeżeli ta wywalczy niepodległość. Tak prawdopodobnie stanie się z Katalonią, również zdominowaną przez ugrupowania o charakterze mniej lub bardziej socjalistycznym. A oprócz tego dochodzą te wszystkie problemy, o których już mówił. Mimo to pamiętajmy, że zasada nieagresji zobowiązuje nas do powstrzymania się od agresji w każdych warunkach. Zasady nieagresji nie należy mylić z postulatem minimalizacji przymusu, czy minimalizacji skali przemocy. Jeżeli na przykład będziemy mieli taką sytuację, że wściekły tłum będzie się domagał zabicia Kowalskiego, jeżeli go nie zabijemy publicznie w ramach pokazowej egzekucji, to wybuchną zamieszki i poleje się w krew masowo, to w świetle założeń libertarianizmu nie upoważnia nas to do zabicia Kowalskiego. Ponieważ człowiek jest nienaruszalny i człowiek jest święty. Jak mówi Robert Nozick, zasada nieagresji nakłada na nas moralne ograniczenie, to znaczy, jak sama nazwa wskazuje, zakaz dopuszczania się agresji przeciwko innym ludziom i ich własności, natomiast nie obliguje nas do minimalizowania skali przemocy w ogóle. Jakie to ma znaczenie? Jeżeli bierzemy znowu kazus Katalonii i nawet obawiamy się tego, że niepodległy rząd kataloński będzie uskuteczniał przemoc na większą skalę niż dotychczas rząd w Madrycie, to znaczy, tłumacząc z libertariańskiego na nasze, będzie prowadził bardziej etatystyczną politykę, to dla libertarian nie jest to żaden argument, ponieważ to, że ktoś może potencjalnie, ale tego jeszcze nie wiemy, wprowadzić bardziej etatystyczną politykę, nie znaczy, że mamy prawo użyć w stosunku do niego siły i powstrzymać go od odłączenia się od państwa, w którym nie chce być. Nie możemy popierać w związku z tym pacyfikowania pokojowych demonstracji pro-niepodległościowych w Katalonii przez policję hiszpańską, dlatego że boimy się katalońskiego socjalizmu albo boimy się presji narodowościowej, jaką niepodlegli Katalończycy wywrą na mniejszości hiszpańskiej, na swoim terytorium. Nie mamy do tego prawa, dlatego jeżeli już jednak do jakichś sytuacji związanych z secesjonizmem dochodzi, to libertarianie nie mają prawa ani wspierać ataków przeciwko secesjonistom, ani samemu w takich atakach uczestniczyć. Jeżeli już do secesji dochodzi, na gruncie podstawowych libertariańskich zasad należy na secesję pozwolić i po prostu patrzeć, co się dalej będzie działo. No to wszystko z mojej strony. Dziękuję i zapraszam do pytania. Dr. Dariusz Grzybel z szeroko pojętego liberalizmu wydzielił sobie coś takiego jak liberalny pluralizm, czyli taki nurt, który mówi o tym, że źródeł pokoju należy zawsze szukać tylko w uzależnieniu ekonomicznym różnych podmiotów, co na przykład reprezentował Benjamin Constant, William Cobden i tam na przykład poniekąd też Frederick Bassett, przynajmniej on tak twierdził. Zastanawiam się, czy to nie jest taki przykład, że tak duża część takiego dyskursu liberalnego była w pewnym sensie materialistyczna, tak? Czy w ogóle pomijała jakieś takie czynniki ideologiczne i jakościowe, o których wspominałeś na przykład w kontekście Katalonii czy Szkocji, tak? Że jakby tam sprowadza takiego właśnie neoklasycznego patrzenia na ludzi jako poddających się tylko takim prostym bodźcom, tak? Czyli rachunek ekonomiczny kontra na przykład interes narodowy. Czy na przykład w tym świetle należy bardzo priorytetowo traktować te argumenty o wolnym handlu i secesji, czyli jednak może bardziej trzeba patrzeć na przykład nurty ideologiczne jako takie ważniejsze?
Więc znaczy chodzi ci na przykład, czekaj, czy dobrze rozumiemy pytanie, czy wróćmy znowu do przypadków Katalonii. Powinniśmy raczej brać pod uwagę to, że taki kataloński rząd może stwarzać jakieś zagrożenia dla mniejszości hiszpańskiej, czy raczej to, że on potencjalnie będzie bardziej zaangażowany w zmiany międzynarodowe? W sytuacji, kiedy na przykład społeczeństwo jest mocno zideologizowane i mimo wszystko będzie się opierać. Nie, ja myślę, że jednak ostatecznie, tak jak zresztą sami libertarianie za w Humem i w De La Vettim nauczają, to idee mają charakter decydujący, bo to jakie mamy idee w głowie ostatecznie zdecyduje o tym, jak się ustosunkujemy wobec naszej pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. Czy sięgniemy po liberalizację, czy nie sięgniemy. Czy może będziemy tolerować spadający poziom życia, dlatego że jednocześnie państwo zapewni nam większą równość albo większą suwerenność narodową, ponieważ nie będziemy zależni od produktów z zagranicy, a przy okazji będziemy się cieszyć, że co prawda my zbiednieliśmy od tego, że nie handlujemy z Niemcami, ale Niemcy też zbiednieli, a to dobrze, kiedy Niemcy biednieją, więc w sumie wychodzi na remis w najgorszym razie. Nie, ja myślę, że tutaj kwestie ideowe jak najbardziej i kulturowe mają znaczenie decydujące. Zresztą to nie dzieje się bez powodu, że Hoppe stopniowo, chociaż tego otwarcie nie powie, bo taki typ intelektualny, któremu raczej nie przechodzi przez gardło, że w czymś się myli, raczej po prostu zaczyna głosić nową koncepcję, nie wycofując starej, nawet jeżeli ta nowa jest inna niż poprzednia. Przemysław Hanku zrobił z Hoppem wywiad na ten temat i pytał go o Katalończyków i Szkotów. Czy on byłby skłonny ich popierać, mimo tego, że oni zamierzają socjalizm u siebie urzeczywistnić. On powiedział tak bardzo ambiwalentnie, że właściwie to no nie do końca, bo jednak ten socjalizm tam będzie tworzony. Poza tym oni chcą być dalej w Unii Europejskiej, więc nie są prawdziwymi separatystami, skoro chcą pozostać w takim pankontynentalnym tworze centralistycznym. Mimo że wcześniej jeszcze Hoppe pisał bardzo dogmatycznie na ten temat, że co z tego, że oni sobie chcą budować socjalizm, skoro i tak twarda rzeczywistość ekonomiczna z czasem ich zmusi do liberalizacji polityki, ponieważ będą tacy mali, że z socjalizmem tym bardziej sobie nie poradzą. Wydaje mi się, że ta późniejsza odpowiedź Hoppego udzielona Hankusowi w wywiadzie jest bardziej uczciwa intelektualnie i mniej dogmatyczna, tak jak już powiedziałem. Dlatego, że no po pierwsze to wcale nie jest powiedziane, że oni by się naprawdę tym tak przejęli, że biednieją i że rzeczywiście zaczęliby jakąś liberalizację. A po drugie, nawet gdyby zaczęli, to zwróćmy uwagę, że znowu mamy tutaj do czynienia z problemem nieporównywalności użyteczności międzyosobowej i w ogóle z nieporównywalnością różnych przymusów. Nie możemy powiedzieć, że można teraz poświęcić dobrobyt ludzi w Katalonii czy w Szkocji, niech teraz biednieją, bo w dłuższej perspektywie im się to opłaci. Ich rządy będą zmuszone do liberalizacji. Nie można powiedzieć, że ten ich przyszły dobrobyt ma z jakiegoś powodu większą wartość niż wartość ujemną ma ich obecna bieda. No to też jest nieuprawnione na gruncie libertarianizmu i metodologii szkoły austriackiej. Więc wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, te czynniki ideologiczne są tutaj kluczowe i nie należy w sposób zbyt kostyczny się przywiązywać do tych czysto ekonomicznych rozumowań Hoppego. Ja mam pytanie, bo w swoim komentarzu wspomniałeś, że w momencie secesji wcale nie jest to pewne, że nawet gdyby zrobili to jacyś libertarianie, nie mający żadnych agresywnych intencji, że nie zostaliby zaatakowani w jakiś sposób przez państwo. Ja uważam, że ten przykład można rozszerzyć w kontekście tego, co mówili wcześniej o Hansie Hermanie Hoppe. To znaczy, wyobraźmy sobie sytuację, że istnieje jakieś państwo, które jest liberalne i pozwala na taką secesję libertarną. Ale z biegiem czasu zmieniają się idee w tym społeczeństwie i tworzy się państwo nacjonalistyczne, które zaczyna mówić, że ta wspólnota libertariańska służy międzynarodowemu kapitałowi, pompuje pieniądze z ich gospodarki, ponieważ wspiera wolny rynek, wiele firm należy do tych raj podatkowy, okradają społeczeństwo i tak dalej. I w tym momencie w społeczeństwie następuje usprawiedliwienie napaści na taką wspólnotę i nie widzę tutaj
żadnej możliwości, żeby zawsze wszędzie można było stwierdzić, że takie społeczeństwo tego państwa narodowego stwierdzi, że atakujemy niewinnych ludzi. No właśnie wtedy można bez problemu znaleźć jakiś pretekst. Nie, zresztą mamy też teraz ten kazus Iberlandu. Też w sumie taka podpiarska inicjatywa, chociaż jest nawet ambasador Iberlandu w Polsce. I też jednak Chorwaci to wzięli na serio, więc widać, że jak ktoś się zaczyna bawić w separatyzm, to nawet jak się nazwie Iberland i mówi, że nie ma żadnych agresywnych zamiarów, to z punktu widzenia państwowców i zwolenników ideologii narodowej, to już kończą się przelewki w tym momencie. Ba, popatrzmy, jakie opory wywołuje wśród Polaków działalność Ruchu Autonomii Śląska, który nawet nie jest ugrupowaniem separatystycznym. Ale wystarczy, że nawołuje do autonomii dla swojego regionu i już każdy news w internecie na temat Rasiu jest opatrzony dziesiątkami komentarzy o tym, że gdzie są polskie służby, już wszyscy ci ludzie powinni wisieć dawno. No, powodzenia w libertariańskiej secesji od takiego kraju. W zasadzie miałem taką drobną uwagę ekonomiczną, ale co do tego. Co do Twojej uwagi, znaczy raz co do tego, że Cehoppe stwierdził, że secesja będzie prowadzić do większej ekonomicznej integracji obszaru, to raz, a drugie co do tego, co stwierdziłeś, że będzie taki wieczny powrót tego samego. Pomyślałem sobie, że zawsze secesją towarzyszą poważne zaburzenia gospodarcze, więc dopóki tutaj jakiś obszar nie będzie tam dużej woli politycznej, bądź nie będzie po prostu taka secesja czyniona z jakąś taką dużą mocą polityczną, to tak naprawdę taka secesja, że tak powiem, no nie dojdzie do skutku. Dlaczego? No, znowu powołując się na Katalonię. Podczas secesji, co się tam działo, no przedsiębiorcy stamtąd uciekali z powodu problemów gospodarczych. I to jest normalne, że często jak się formują nowe państwa, jak na przykład jest wprowadzana nowa polityka monetarna, nowa polityka... A czym się to wiąże z niepewnością reżimową przede wszystkim? Są wysokie stopy dyskontowe związane z niepewnością przyszłości, tak? Są bardzo wysoki zysk, żeby opłacało się tam funkcjonować. Tak, czyli niepewność reżimowa przede wszystkim. Tak, możemy stwierdzić, że to jest przede wszystkim niepewność reżimowa, tak? Kiedy tutaj tworzy się jakiś, kiedy tworzy się nowe państwo, jakiś nowy obszar, okej, no ale nawet kiedy stwierdzimy, że ono będzie miało prowadzić politykę wolnorynkową, to i tak no jednak powstają jakieś kwestie jakichś umów międzynarodowych, tak, za tej polityki, więc wydaje mi się, że po prostu z powodu ekonomicznego taka secesja nie dochodzi do skutku, ponieważ na tym obszarze, tak jak mówiłeś, ludzie zaczęli wybiednieć, to wracamy po prostu do większego państwa. Więc nie byłoby tutaj żadnego nawrotu. Ewentualna możliwość, żeby to mogło się zdarzyć, no to jest tak jak ze Szkocją, która chce się odłączyć od Anglii, ale chce pozostać przy Unii Europejskiej. Właśnie, to jest chyba pierwszy jego artykuł na ten temat, to jest tekst, tak mi się wydaje, że pierwszy. To jest tekst z magazynu Chronicles, Nationality and Secession, taki on tytuł nosi, z 1994 roku. Hoppe tam pisze, że podstawowe niebezpieczeństwo, które towarzyszy secesjonistom, to jest niebezpieczeństwo wykorzystania secesji tylko do tego, żeby przystąpić do dużych ugrupowań integracyjnych o charakterze międzynarodowym i ponad międzynarodowym, dlatego że to zniesie większość zalet secesji, ponieważ te ugrupowania ponadnarodowe, takie jak Unia Europejska, wprowadzają unifikację prawną, podatkową i tak dalej. I dokładnie to się wszystko potwierdziło, bo Słowenia czy Chorwacja nie wystąpiły po to z byłej Jugosławii, żeby popaść w izolację, tylko jak tylko obronili swoją niepodległość, zaczęli myśleć o tym, żeby przystąpić do Unii Europejskiej. Słowenia przystąpiła do niej razem z nami, Chorwacja 7 lat później, jeżeli dobrze teraz pamiętam. Więc widać wyraźnie, że to tak nie działa, jak to sobie Hoppe wyobraża. I to nie jest kwestia jakiejś złej woli czy głupoty ze strony polityków takich secesjonistycznych państw. Tylko to też wydaje się, że ze strony innych krajów uczestnictwo
tych nowych secesjonistycznych państw w jakichś ugrupowaniach integracyjnych jest warunkiem wiarygodności takiej secesji, że tutaj nie powstaje jakieś państwo, które będzie izolacjonistyczne, w którym nie wiadomo, co się będzie działo, tylko to będzie państwo, które będzie podzielało nasze wartości, przystąpi do naszych organizacji międzynarodowych, które szerzą wolność i demokrację, będzie z nami handlować. Żeby się tego przykładu trzymać, Chorwacja i Słowenia chciały pozostać poza jakimikolwiek strukturami ponadnarodowymi, tak jakby sobie tego Hoppe życzył, bo on je wszystkie postrzega wyłącznie jako element procesów centralizacji, no to pewnie nic by nie było z tego wolnego handlu, bo takie rzeczy dzisiaj się organizuje w ramach takich struktur, czy to się libertarianom podoba, czy nie. Nawet jeżeli, bo taki przykład się często podaje, ktoś chce pozostać poza Unią Europejską, a mimo to czerpać korzyści ze wspólnego rynku, to nie mając swoich przedstawicieli w ciałach Unii Europejskiej, musi aplikować do swojego prawodawstwa część acquis communautaire, czyli dorobku wspólnotowego. Więc jest to nie do uniknięcia po prostu i w związku z tym masz rację, to jest cenna uwaga. Każda taka secesja, przynajmniej w świetle tych wysokich standardów, jakie narzuca secesjonistom Hoppe, będzie ograniczona. No to bardziej, że wydaje mi się, że w momencie, gdyby nastąpiła taka secesja i jakieś państwo chciałoby pozostać przy wolnym handlu z Unią Europejską, no to na przykład wydaje mi się, że niemożliwa by była liberalizacja handlu poza Unią Europejską. No na przykład Szkocja rezygnuje z Unii i wprowadza wolny handel na przykład samochodami z Chinami. No to w tym momencie Unia Europejska prawdopodobnie by to uznała jako zamach na wewnętrzny rynek Unii Europejskiej poprzez zalanie tanim towarem. Oczywiście dorobiono by do tego propagandę, że te samochody są bardzo niebezpieczne, bardzo łatwo się zgniatają, powodują śmierć na drogach, wielu ludzi przez to zginie, więc wydaje mi się, że jest to mocno odrealnione, żeby w ogóle było możliwe coś takiego, że nagle się stworzy jakaś secesja, jakieś państwo secesjonistyczne, które będzie prowadziło na przykład wolny handel z całym światem. Wydaje mi się, że to niemożliwe na gruncie obecnej sytuacji. Ze względu na ograniczenia polityczne, wiadomo, że handel międzynarodowy obecnie przynajmniej nie musi tak być, ale jest obecnie narzędziem polityki zagranicznej państw. Oczywiste. Więc w zasadzie, czy nie można stwierdzić, że podstawą skutecznego secesjonizmu nie jest właśnie jakiś silny organ ponadnarodowy? Czy to w tym momencie by secesje nawet nie prowadziły do powstania jeszcze większych państw, tak? Znaczy jeszcze większych państw to nie, ale w ugrupowań regionalnych, rozumiem, o to ci chodzi, tak? Czy znaczy, jakieś organizacji międzynarodowe? Znaczy chodzi mi o to, że w miarę secesji, tak jakby się odłączały kolejne regiony, tak powiedzmy, że odłączyłaby się ta Katalonia, odłączyłaby się Szkocja, powiedzmy, odłączyłby się Śląsk. No wiadomo, pojawia się chaos gospodarczy, no to po jakiejś struktury, no to potrzebowałby na przykład sięgnąć po jakiś, no po jakiś ład monetarny, prawdopodobnie sięgnęłby po europejskim, przecież nie po to się odłączało, na przykład Śląsk odłącza się od Polski, mógłby się odłączyć, żeby korzystać dalej ze złotówki, tak? I w tym momencie umacnia się Unia Europejska i bardziej, tym bardziej jako państwo, już nawet nie jakaś organizacja łącząca państwa ze sobą. To znaczy tak, w tym sensie, że na pewno gdyby te nowe, małe państwa zostały w Unii Europejskiej, to raczej one nie byłyby w stanie hamować procesów centralizacyjnych w ramach samej Unii. Zresztą nie chcą, nie bez powodu, Wolny Sojusz Europejski, o ile występuje przeciwko państwu narodowemu i jego centralizmowi, o tyle jest ugrupowaniem euroentuzjastycznym. W statucie chyba nawet, Rasiu, albo w programie, jest taki wątek euroregionalistyczny, że celem jest budowa Europy wolnych regionów, jakoś tak, prawda? No pamięć, ale na pewno jest to jakiś trend. Jakoś tak, znaczy nie pamiętam dokładnie, jak to jest ujęte, ale na pewno jest taki postulat, że ład międzynarodowy oparty na państwach narodowych powinien być zastąpiony przez zjednoczoną Europę wolnych regionów. Tak mniej więcej to brzmi. Czyli widać, że oprócz, że obok niejako decentralizacji w jednym punkcie popiera się centralizację w innym punkcie. I w ogromnej większości ideologie tych ruchów tak wyglądają. Ale w efekcie mogłoby to zdążać do jakiejś centralizacji światowej, ogólnoświatowej. No tak, ale to źle, bo gdzie będziesz uciekał przed rządem światowym? Przed polskim rządem możesz uciec do Rajko. Jak będzie jeden rząd na cały świat, to gdzie uciekniesz? W kosmos? No, na Mars.
Elonem Muskiem. A przed europejskim do Stanów albo do Chin. No tak, ale właśnie to jest ten problem, że ucieczka przed takim rządem będzie dużo trudniejsza niż ucieczka przed małym rządem. Bo gdybyś miał rząd śląski i zacząłby ci on bardzo przeszkadzać, to się przeprowadzisz do Sosnowca. Stosunkowo niewielkim kosztem, nawet nie będziesz musiał porzucać dawnego życia towarzyskiego. Uciec przed rządem w Warszawie już jest trudniej, bo musisz się przeprowadzić do któregoś z państw ościennych w najlepszym razie. I to już oznacza poważne zmiany w życiu. Trzeba zmienić pracę, w dużej mierze pożegnać się ze znajomymi. Przed rządem europejskim to już w ogóle trzeba się w zasadzie do innej cywilizacji przenieść. Przed rządem światowym tylko Elon Musk. Dobrze. Jeszcze ktoś chciał jakiś wątek podnieść? No to dziękuję w takim razie za uwagę.